Iran przyjął 120 tysięcy ludzi, 20 tysięcy dzieci. Te dzieci ocalały w Iranie. 5 tysięcy znalazło swój dom w Indiach. 10 tysięcy w Afryce. Ja 3,5 tysiąca w Libanie. 720 dzieci w Nowej Zelandii. 830 dzieci w Palestynie. Nazywam się Czapski Władysław. Urodziłem się 29 stycznia 1938 roku w Drohiczynie Poleskim. Nazywam się Irena Godyń z domu Juchniewiczówna. Urodziłam się w osadzie wojskowej Łabno, jakieś 8 kilometrów od Grodna. Nazywam się Romana Danuta Starzyk-Kotwińska. Moim miejscem rodzinnym były Kresy, Kałuż koło Stanisławowa. Nazywam się siostra Maria Teresa Jasionowicz. Chrzestne moje imię jest Stanisława. Teresa Mikosz-Chęcki, z domu naturalnie Mikosz. I właściwie mój świat, nasz świat, zupełnie się rozpadł 1 września. Lutego 1940 roku wraz z rodziną zostałam wywieziona na Syberię. Przebywaliśmy tam 2 lata i 4 miesiące. Część tego pobytu to była Syberia, na północ od Archangelska, a potem Uzbekistan, kołchozy w górach i ciężka praca, gdzie pół roku nie widziałam chleba, zapomniałam jak wygląda i jak smakuje. Zaraz po 5 dniach podróży, 5-letnia śliczna dziewczynka, pamiętam jej do dzisiaj nazwisko, Danusia Trawrelówna, dostała zapalenia płuc w drodze, ponieważ to był luty, trzaskający mróz, to ta najgorsza, niespodziewana pierwsza wywózka. I zmarła. Jak się zatrzymał pociąg właśnie w polu, wydarli ją z ramion matki i wyrzucili, zostawili w śniegu. I potem się człowiek oswoił ze śmiercią, ale właśnie ta pierwsza śmierć, zaraz na początku, zrobiła na wszystkich wrażenie zupełnie nieprawdopodobne. I to po prostu pokutuje ze mną do dzisiaj, ten obraz właśnie. Pozwolę sobie pokazać, jak nas witano w kraju rad. To jest oficjalny znaczek Związku Radzieckiego. Na nim jest żołnierz rosyjski utrzymujący dziecko w tle gospodarze terenu. Natomiast to zdjęcie jest to oryginalne zdjęcie dzieci opuszczających Związek Radziecki i nie robione przez Polaków, ale przez pułkownika armii amerykańskiej. Mój ojciec, dawny halerczyk z czasów I wojny światowej, a potem żołnierz września w obronie Lwowa, dostał się do armii generała Andersa, młodszy brat do junaków, a my jako rodzina wojskowa, moja mama, ja i najmłodszy brat, czekaliśmy na transport, bo wiedzieliśmy już, że mamy prawo opuścić Rosję i będziemy przewiezieni do Iranu. Ta podróż była znowu zupełnie makabryczna, bo tam na północy bywało głodno, bywało bardzo chłodno, ale jednak była jakaś opieka i wiadomo było, że tą swoją porcję chleba i porcję zupy dziennie dostanie. Natomiast w drodze już nie było opieki żadnej. Cokolwiek się zdobyło,
to tylko tym można było się pożywić czy przeżyć. Ludzie umierali, które po prostu na postojach wyrzucano. Pociągi się zatrzymywały, nigdy nie było wiadomo kiedy, na jak długo. Bardzo często pociąg staje na stacji. Ktoś, przeważnie właśnie ojciec czy jakiś brat starszy, wyskakiwali, żeby coś do jedzenia zdobyć. Pociąg zagwizdał i pojechał. Gubiły się rodziny w ten sposób, które się potem nigdy nie odnalazły. I zaczęły się transporty do Iranu. Więc nas zaczęli przewozić pociągami do, co w ten czasie nazywało Krasnowodsk. To jest w Turkmenistanie i takimi łodziami rybackimi, dużymi takimi statkami. Tym się właściwie zajmował polski rząd londyński, który próbował wydostać, znaczy władzę Andersa. I Czerwony Krzyż Brytyjski i Brytyjczycy też. I tu był problem, że Rosjanie ciągle zmieniali, ilu ludzi może wjechać, więc był strach, tylko że rodziny wojskowe, więc żołnierze brali sieroty, które były, że to oto jest moje dziecko, żeby wydostać nas stamtąd. Ja będąc dzieckiem, co jest właściwie szczęśliwe, wiedziałam, że jestem głodna. I ja zawsze tak marzyłam, czy ja kiedyś będę miała dwa dania do jedzenia, bo to zawsze była jakaś zupa czy coś, czy cukier. I ja byłam w szczęśliwym sytuacji, że ja miałam matkę z sobą i miałam ciotki i tych kuzynów. Ja byłam tą najmłodszą, to ja nie odczuwałam strachu w tym sensie, że co się ze mną staje. Ja polegałam, że oni mnie wyciągną, że to jest, zaczyna być normalnym, takie życie. I myślisz, że to nie może być inaczej, to tak się żyje. I dopiero właściwie zobaczyłaś tą różnicę, jak przyjechaliśmy do Pachlewi. Dostanie się do armii generała Andersa pod opiekę do Krasnowodska, żeby przyjechać, prawda, do Persji, było fantastyczne. Naprawdę łaską. Inaczej my byśmy nigdy nie przeżyli tego. Podróż przez Morze Kaspijskie nie była łatwa, bo statek miał straszne warunki. Ludzie umierali, zostali grzebani pogrzebami morskimi do wody. Pakowali ile się mogło do tych łódź, bo żeby wydostać tych ludzi. Było paru, co umarło w drodze. Jak dojechaliśmy do Pachlewi, ja pamiętam pierwsze, co było, była taka motorowa łódź podjechała i widzieliśmy polską flagę. Więc w ten czas wiedzieliśmy, że jesteśmy w dobrych rękach. No ale wreszcie zobaczyliśmy ten zbawczy brzeg Pachlawi. Wysadzili nas na ląd i to, co zobaczyłam, to nie chciałam wierzyć własnym oczom. Miałam w ten czas 14 lat. Byłam bez włosów, bo ścieli z powodu tej epidemii, obdarta, chuda, brudna, na nogach jakieś wycięte opony związane sznurkiem. Tak zresztą wyglądali wszyscy. A zobaczyliśmy, że zobaczyłam coś, co trudno mi było uwierzyć. Po prostu zdawało mi się, że z piekła dostałam się do raju. A w Isfahanie to już było jak gdyby niebo, dlatego że mieliśmy dom, mieliśmy higieniczne warunki odpowiednie, uczono nas i to chciałam właśnie bardzo podkreślić, że te wszystkie lata na wygnaniu to był Bóg, honor i ojczyzna. I na plaży były rozstawione namioty, myśmy byli wszyscy, wszy mieliśmy wszędzie, mieliśmy łachy na sobie. Więc oni zbudowali takie prysznice i coś. Te łachy były wzięte od nas. Czerwony Krzyż dał ubranie.
ogolili nam głowy, bo to wszystko, to był jedyny sposób. Więc wszyscy wyglądaliśmy tak samo, ale było cudownie siedzieć na piasku, w ciepłym i Persowie dla nas byli bardzo dobry, bo przynosili rozmaite owoce. Po 2 latach, żeby zobaczyć pomarańcz czy coś takiego, owoc, to było absolutnie coś, co sobie nie wyobrażało, że się w życiu zobaczy. Dojechałam do Pachlewi. Anzales teraz się nazywa, prawda? I jak mówię, tam nas tak samo, prawda? Ja zostałam położona, dlatego że o własnych siłach ze statku zejść nie mogłam. Zniósł mnie na barana żołnierz, prawda? I położył na piasku. I Stalin podobno powiedział, że największym błędem jego życia było wypuszczenie nas na zachód, bo nie trzeba było opowiadać o naszych przeżyciach. Wystarczyło, jak reporter zobaczył nas tam w Pachlewi, wyładowywanych z tych statków. Tam już nas zbierano, tam nas myto, tam nas ubierano i tam nas segregowano, kto gdzie, prawda, pojedzie. Więc ponieważ ja byłam w bardzo ciężkim stanie, odesłano mnie do Isfahanu, bo tam był angielski szpital i ormiański szpital i były możliwości po prostu leczenia. Isfahan, dawna stolica Persji, stała się raptem miastem polskich dzieci. Nie mieliśmy do czego wracać i do takiej Polski, przepraszam, że to mówię, jak wtedy była, trudno było się zdecydować powrócić, bo to nie była ta Polska, do której tęskniło nasze serce. Już w szkole średniej, w szkole podstawowej kazano nam pisać życiorysy. Wyczułem autentyczny cień na plecach i wymyśliłem sobie takie zdanie. Okres wojny spędziłem w Libanie, nie mówiąc absolutnie o niczym innym, o krzywdach, śmierci matki w Teheranie, poniewierce po świecie. No, znamienne było to, że jako student musiałem odbywać ćwiczenia wojskowe. No, wszyscy żeśmy takie odbywali i nigdy nie dostałem sam broni z amunicją do swojej dyspozycji, typu wartownik. Nigdy mnie nie powierzono żadnych obowiązków. Widziałem ten cień na swoich plecach. Ja teraz, no po prostu dla nas było wielkim przeżyciem, jak powstał Związek Sybiraków i mogliśmy już mówić o tym, co przeżyliśmy. Ja czuję zawsze wielką sympatię do Środkowego Wschodu. Do tej pory jeżdżę tam i z powrotem, co nie każdy uważa, że to jest takie mądre, ale do tej pory wszystko w porządku. To była nie tylko szkoła, to był nareszcie przystań bezpieczna, po prostu dom. Myśmy sobie, jak jedna płakała, tośmy płakały razem. Śmiałyśmy się razem, bawiłyśmy się razem, wspierałyśmy się nawzajem tak jak mogło. I dlatego te przyjaźnie przetrwały te wszystkie lata i teraz na 70. rocznicę dalej się spotykamy, prawda, ze sobą i spotykamy się jak rodzina.